Dobra, dzisiaj jest środa, jutro wolne, trochę się nudzę. Postanowiłem nagrać taki filmik pokazujący, jak pokazujący, może nie jak, bo tego teraz wam nie pokażę dosłownie, ale że można przełożyć płytę główną z BlackBerry Z10 SCL101 do budowy Z10 SCL102. Praktycznie telefony, gdybyśmy położyli obok siebie, na pierwszy rzut oka w ogóle się nie różnią. Wszystko jest tak samo. Jedynie po zdjęciu tyni i klapki byśmy zobaczyli, że na odwrót się wkłada baterię w jednym modelu i jest całkowicie umiejscowiony w innym miejscu slot SIM. Dobra, druga sprawa. Czym się różnią te płyty hardware'owo? Jedną rzeczą. Tylko i wyłącznie jedną rzeczą. SCL101 nie obsługuje LTE, a SC2 obsługuje. I teraz tutaj mam gdzieś zdjęcia, które wam pokażę, jak są rozpisane elementy na Z10. Tu mamy Z10 opisaną. Jak widzicie, mamy Qualcomm procesor MSM8960. Snapdragon S4 baseband. Gdzie to jest? Na zielono. Tu jest ten układ. Power Management IC. Zarządzanie energią. Dual band VLAN module. Czyli to będzie prawdopodobnie Wi-Fi 2,4 i 5 GHz obsługa. LTE jest fioletowy. Czyli tu mamy LTE-ka. I to jest bardzo ciekawe, bo w 101 nie mamy LTE-ka. Czyli pewnie jakby się zdjęło ekran, to by nie było tego. Co tu mamy jeszcze? GSM, CDMA, WCDMA, LTE, RD, transreceiver plus GPS na niebiesko. To jest bodajże tutaj to. A co? To jest chyba tu. Pamięć to jest ta 2 giga DDR2 SDRAM-y. Single chip 8 ABGN, VLAN, Bluetooth and Radio FM. No bo posiada. To jest chyba gdzieś tutaj. Posiada oczywiście Z10 obsługę radia FM. Trzeba podpiąć słuchawki i wejść do odtwarzacza. Dobra, następna. A z drugiej strony, co mamy? Tak już wam pokazuję, jak ta płyta jest opisana. Fajnie. A tu z drugiej strony mamy. Tak, pamięć 16 giga. To jest to, ta kość. NAC. Mamy obok pamięci. Quad band GSM. Na zielono. To jest tutaj. Co tu jeszcze mamy? Akcelerometer.
jest tutaj. No i mamy 3D akcelerometr i 3D żyroskop tutaj, w tym miejscu. No tak jest ta płyta opisana w necie. Ktoś ją ładnie pokolorował i nazwał, gdzie są te elementy wszystkie. A teraz Wam jeszcze pokażę coś szadowego przy okazji zamiany tej płyty, co znalazłem w internecie, co mnie szokowało lekko i bardzo zastanowiło. Patrzcie na to. Samsung Galaxy S3 i BlackBerry Z10 mają identyczną strukturę. I patrzcie na to. Tu mamy. Poczekajcie, bo już nawet nie potrafię odróżnić, gdzie jest BlackBerry Z10, a S3, bo te płyty są kurwa identyczne. Prawie identyczne. Jak pomyślę. Serio, ale mam zagłustkę. Tu jest chyba Z10. A na górze jest S3. Tak, dobrze mówię. Jezu, ale to jest normalnie identyko. I teraz sobie tak pomyślałem, co by było, gdyby przyłożyć płytę z Galaxy S3 do obudowy BlackBerry Z10. Czy to jest w ogóle możliwe? Czy to jest w ogóle możliwe? Tego by nie, tego po prostu nie ma w internecie chyba. Nigdzie. BlackBerry Z10 z płytą główną od S3. No kurczę. To by był kosmos. Jeszcze jakby działał dotyk z Z10 na płycie z S3. Nie, to jest, nie, to nie jest możliwe. Przynajmniej w to nie wierzę. Chociaż cuda się czasami zdarzają. Tam dalej pisało w artykule, że gdzieś tam cały ten producent właśnie klepał za dziesiątki S3 na tych samych podzespołach. Dobra. Okej, to by było na razie z takich ciekawostek fajnych na tyle. Jeszcze pokażę Wam zdjęcie, jak wygląda SL102. I teraz sobie powiedzmy, co trzeba było, co trzeba zrobić, żeby przełożyć płytę ze 101 do 102. Tutaj w obudowie trzeba wyciąć taki. I macie tutaj w 102 jest wibracja. Tu jest wibracja i na dole jest mikrofon. 102. Wibracja jest na górze połączona. I teraz Wam pokażę, w czym jest cały myk. A widzicie, wibrację mamy w 102 na górze, a w 101 wibrację mamy na dole. Czyli już musimy przełożyć wibrację. Mikrofon w 102 jest na dole, jak to było widać. To widać, mikrofon 102 jest tutaj. Więc ok. Szybko od początku. Żeby przełożyć płytę ze 101 do 102, musimy w obudowie od 102 zeszlifować na całej linii taką tutaj obramówkę, krawędź aluminiową. Aż na dół. Razem z tymi ze śrubkami. Tam gdzie się wkręca. Do samej obudowy na zero. Bo inaczej płyta nie wejdzie. Jak widzicie, tutaj 101 ma cypelek, 102 nie ma. I będzie nam haczyło, po prostu nie wejdzie płyta.
To jest pierwsza rzecz. Szlifowanie. Jeżeli zeszlifowaliśmy, przekładanie elementów, właśnie jak wibracja, klawisze multimedialne ze 101 musimy wyciągnąć z obudowy, przełożyć do 102, czyli ze 102 wykręcamy i wkręcamy ze 101. Mikrofon. No, klawisze, wibracja, mikrofon. Jeżeli to wszystko poprzekładamy, wtedy możemy włożyć płytę bez problemu do 102. Tak jak ma to miejsce tutaj, widać. Widzicie, że 102 ma, nie ma tego cypelka. Gdzie 101 ma. Tutaj układ obudowy tylniej jest bodajże. Też się chyba różni na dole. Także trzeba tą klapkę też od 101 przełożyć do 102. Bo się różnią elementy troszeczkę. Bo jak zobaczycie, tutaj macie 102. Macie 2, 4, tak? Są raz, 2, 3, 4. Właśnie te pierwsze są te dwa. I tutaj. Tu jest mikrofon chyba. Jakoś nie. Tu jest wibracja. Wibracja w 101 oczywiście. Bo widzicie, że w 102 jest wibracja na górze. Tak, 102. Tutaj macie wibrację połączoną właśnie na tym sokecie. A w 101 widzicie, że tutaj nie ma soketu. Tu jest wibracja w 102. A pod spodem są piny od klawiszy głośności. Czyli przekładamy wibrację 101. Gdzie jest na dole? Na dole jakoś. I tutaj chyba bodajże mamy mikrofon, dwa piny, a wibracja 101 jest pod spodem tam podłączana. Tak to wygląda. I tu mamy właśnie całą płytę od 102. I jak się przełoży od 101, to wystaje tutaj taki ten cepelek. Obudowa, klapka też. Bez problemu pasuje wszędzie elegancko do płyty głównej. Więc wszystko to działa. Wszystko działa. Teraz wam pokażę właśnie zdjęcie, jak to skręcałem. Mamy tutaj już zdjęcie cykłem, jak to wszystko poskładałem. Zasięg, wszystko Wi-Fi działa. Widzimy Play T-Mobile. Play w roamingu T-Mobile'u. Nawet dobry zasięg. Bo na przykład na macierzystych nadajnikach Play'a czasami jedna kreska jest tylko u mnie. No i pokażę wam teraz jeszcze inne zdjęcia. Jak tam cykałem, chociaż nie wszystkie udało mi się tutaj wrzucić, bo miałem jeszcze gdzieś, jak wygląda wibracja po rozkręceniu i tak dalej. No. To jest właśnie to tutaj połączenie z tyłu od wibracji. Tu jest kamerka. Tu jest, są piny od wibracji. Bo w 101 mamy wibrację na dole, a nie na górze, tak jak w 102.
gdzie jest podłączona właśnie pod ten socket. Tu oznaczenie płyty, jaka rewizja. No i tutaj też mamy całkiem inaczej. Widzicie, o, jest jeszcze kawałek wibracji. Tutaj pokazany kawałek wibracji. Ze 102. Bo idzie taśma pod te gniazdo, co jest tam na górze. No i tutaj mamy USB-ka i mikro HDMI, gdzie właśnie BlackBerry Z10 jest o tyle świetny motyw. Bardzo mi się podoba jakość kręcenia filmików w 1080p 60 klatek. I zastanawiam się, żeby przerobić ten telefonik na taki mikroskop, bo po podłączeniu mikro HDMI pod telewizor do HDMI, jak włączyłem kamerkę, jest zarąbista jakość. Więc do nagrywania filmików mogłoby to być bardzo fajne. No a na AliExpress można już kupić takie obiektywy za 80 zł. Zastanawiam się, co by było, jakby tak przymontować, przyłączyć do takiego telefonu taki obiektyw. Jaka jakość by była? No i w 60 klatkach, czyli bardzo szybko. No tutaj 101 akurat, bo gniazdo ma na górze, to od razu ją. To jest 101, bo nie ma tego gniazda tutaj pod wibrację. No i to tyle. No i jeszcze raz sobie włączę to, ten tutaj, ten obrazek. Coś pięknego, no. BlackBerry Z10, Samsung Galaxy S3 mają identyczną konstrukcję. Kurde, aż mnie korci, żeby teraz kupić takiego Galaxy S3 i pobawić się, czy to w ogóle by coś wyszło z tego ciekawego. Dobra, kończę filmik. Mam nadzieję, że komuś się to spodoba, chociaż. A może ktoś będzie też chciał tak zamącić i sobie przełoży. Jak będzie miał jakieś tam różne modele tych Z10. No i to tyle. Pozdrawiam.